Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Call to Arms w szóstej misji. Ostatnio atakowaliśmy konwój, zaatakowaliśmy drobną bazę, ponieśliśmy duże straty, ale pokonaliśmy wroga. A teraz trzeba zaatakować od tyłu wrogie siły i wysadzić pojazdy za pomocą C4. Oni zawsze mieli takie misje, zawsze tu były takie misje. W Man of Warze, Face of Warze, gdziekolwiek. Dobra, tu trzeba podsadzić. Najciężej będzie w to miejsce podsadzić. I helikopter oraz odrzutowiec z helikopterem. To będzie hardcore. Na szczęście cały sprzęt jest z tłumikiem. Ile mamy tych C4? Po 4 sztuki. To będzie prawdziwy hardcore. Tylko czy ja mam rozwalać auta? Tak, to muszą być pojazdy. Dobra, trzymajcie za mnie kciuki. Dajcie kciuki obowiązkowo, bo to jest naprawdę ciężka misja. A, w taki sposób nie wejdę. Dobra, to muszę naokoło niestety przejść w tym miejscu i tu już po cichu do pojazdów wysadzić samochody. To będzie prościzna, wysadzić te opancerzone pojazdy będzie trudno, chociaż nie, tu jest przejście, może się uda. A więc tak. Do tego. Myk. Jeden. Więc tu trzeba do drugiego, trzeciego i czwartego. Na szczęście nikogo tu w okolicy nie ma. Myk. O, niedobrze, idzie patrol. Jak idzie patrol, to trzeba się wycofać. A na szczęście skręca, nie w moją stronę. Dobra, z tej perspektywy raczej będzie o wiele wygodniej. Po cichutku, powolutku. No więc tak. Myk kolejne i myk ostatnie. Excellent. These vehicles are going to put on a great show. No, będzie. Niezłe show. Więc tak, w każdym ma po 4. W tym przypadku mamy 3 transportery. Oż! Ale się wpasowałem, bo tu już patrol akurat leci. Dobra, to robimy zamianę. Ty zostajesz z tyłu, ty idziesz do przodu. I od tyłu wchodzimy do samochodów, ale tam będzie 2 razy ciężej. Normalnie przypomina mi się z Call of Duty Modern Warfare, tylko nie pamiętam której części nie to było. Też to była taka misja skradankowa, po cichu trzeba było zaatakować. Nie pamiętam jaką lokację, ale tak czy inaczej musieliśmy zniszczyć chyba rakiety? No, dawne dzieje. Dobra, jest. A co tu mamy? Tak z ciekawości. Ulala. To się może przydać. To się bardzo może przydać. Smok niepotrzebny. C4 jedno więcej wezmę. Z dużą chęcią, bo nie wiem, czy się uda. Dobra, jak wygląda sytuacja? Jest półczysto. Ale najważniejsze, żeby w tym aucie
znalazło się C4. Raczej transporterze opancerzonym. Heavy tank? What? Niezły błąd. O, niedobrze, idzie patrol. Szybko, szybko, szybko. Mam nadzieję, że tu nie skręcą. Dobrze, nie skręcają. Nie idą w tę stronę. Jak wygląda sytuacja w tym miejscu? Patrole są daleko. Będę musiał przedostać się przez namiot i tu do tyłu te dwa pojazdy rozwalić. Najciężej będzie się dostać tutaj. Jedyna opcja, by się tutaj bezpiecznie dostać, to będzie zabicie tego typka i ukrycie ciała. A więc... Aha, przez to RPG szybko się męczę. Dobra, ty typie co masz? Aha, to jest snajperka. Tylko nie wiem, czy jest z tłumikiem, chyba jest. Bardziej wolałbym chyba snajpera wziąć. No ale dobra, zamienię się RPG. I idziemy dalej. Najważniejsze, nie wpaść na patrol i ewentualnie świadka zabić i go ukryć, a raczej jego ciało. Jak wygląda sytuacja? Niedobrze idzie tu patrol! Uff, ominął mnie. Ominęli mnie. I to fartem. No dobra. I myk. O, niedobrze, ty masz ostatnie C4. Nie wymieniłem się. Dobra, ty jesteś ociężały. To ty z akaczem. Ty z akaczem. Gdybym mógł rzucić, ale nie może. Przyjdziesz tutaj z C4. Ty podrzucisz tę C4 już pod ten... Nie, nie. Poczekasz. Poczekasz tutaj na typa. Potem podrzucisz tę C4. A, tu jeszcze jest śmigłowiec, ale jest nieuzbrojony. W teorii ja chętnie bym podrzucił C4 w to miejsce i w to miejsce. Dostać się w to, to byłoby hardcore. A w tamto drugie niemożliwe. Dobra, już tutaj typek jest. Dajesz mu C4 i czekasz tu na niego. A ty idziesz dalej. Chociaż nie powiem. Zakoszenie tych helikopterów i odrzutowca byłoby bardziej kuszące niż rozwalenie. W sumie przydałby się snajper. W tym miejscu. To ty jesteś snajperem? Poproszę ciebie tutaj. Myk. Tak, C4 umieszczone w silniku. Co to, koniec mapy? O, niedobrze. To jest koniec mapy. A, nie przejdę. Pod odrzutowcem nie przejdę. Noż. Jasny gwint. Dobra, snajper tutaj. Schowasz się pod odrzutowcem. A ty jak najszybciej tu. Chociaż nie wątpię, że... Kurczę, niezła bestia. Tylko, że nic podwieszonego akurat. Przygotowana do walki.
Chyba. Serio? Zabicie jednego typa uruchomiło alarm. Już wszyscy się ruszyli. Zabicie jednego typa uruchomiło alarm. No dobra, cicho to nie będzie zrobione. Wycofać się, panowie. O ja piernicze. Jak tu przebiegli obok. Gdzie oni biegną? Takie what the hell. Nie wiem, czy ktoś z was to rozumie. Wy tu się wycofajcie. Ten tu jest bezpieczny. Najciężej to mam tu. Bo tutaj ten typ... No, wnerwił się. Oj, oj, oj. Szybko, szybko, szybko. C4 wrzucone. Without fast air support, we will hit the enemy with their pants down. Ja pierniczę, jestem martwy. Panowie, ewakuacja. Przynajmniej jednego tu mam. Ha! Poważnie? Mogliście tędy przejść? Kolego, gdzie ty idziesz? A, dobra, musisz tu naokoło. No ale kurde, jeden zginął. Zabiłem jednego żołnierza, który był sam, na odludziu, po cichu. I włączył się alarm. No niestety, takie kurde niedopracowanie. Na całe szczęście akurat udało się podrzucić pod wszystko. Nie wiem, czy jakbym zginął wszystkimi, to czy by misja zakończyła się porażką. W innej części, jak coś się nie udało, no to po prostu... Ło, ale poszło. A ci se po prostu idą obok. No, idzie teraz pięknie. O, typ stał za blisko. Quick, call in some reinforcements and support them. A, to komputer będzie też atakował, czy to wszystko ja? Komputer też atakuje, fajnie. Lipne wsparcie mam do dyspozycji. I to moje pozostałe siły tutaj z... O, kurza stopa. A ten typ to kto? To jest jeden z tych, o lol. Czemu on tu został? Halo. Dobra, ten samochód jest problemem. Tu jest akurat pojazd z wyrzutnią. Bardzo się przyda. Niech tu przyjedzie. Reszta moich żołnierzy tutaj. No możesz wziąć, nie mogę niestety. Przydałaby się mi to bardzo. I co? Ja mam teraz przejąć całe to miejsce. Ja tego nie widzę. Jakbym miał lepsze jednostki,
Dobra, mamy z działem bezodrzutowym, czyli uda się rozwalić. O, niedobrze. Halo, czy wy nie widzicie, że tu macie wroga obok siebie? Panowie! No przepraszam bardzo, ale wy chyba ślepi jesteście. No, na tego trzeba było działa użyć. Ale oni idą tu do mnie. Ups, swojego. Dobra, jakiś błąd. Jakiś duży błąd. Bardzo duży błąd, bo nikt z moich tutaj nie strzela. Potrzebuję tę jednostkę w takim razie. Ale ten błąd jest na moją korzyść. Łatwiej pójdzie. Ale muszę rozdzielić was na dwa oddziały, bo mi idą z drugiej strony. Dobra, tu jedzie ten. Dobra, nie ma typa. Naprawdę nie wiem, co tu się stało, że ja muszę wszystkim rozkazywać, żeby otworzyli ogień. Jakieś chyba znowu błędy się pojawiły po ostatnich aktualizacjach. No ale dobra, przychodzą do mnie pojedynczo. Załatwić to będzie easy, naprawdę. Jedyne, co muszę zrobić, to zlikwidować ten samochód i ten, i potem mogę się wbić. Mi się zdaje, że to przez ten alarm tak się coś tutaj nagle popsuło. Dobra, jesteś już trochę blisko. Teraz tak, tu jest wieżyczka, czyli on stoi tam. Dobra, rozwalcie mi tego typa, bo mi tutaj trochę będzie przeszkadzał. I tak... Tu jesteś. O, za dobrze go nie widzę. No właśnie, kiepski ten strzał. O, boję się, że jak podjadę bliżej, no to mogę stracić ten samochód. Ale nie ma innego przestrzału. Na całe szczęście on się tu nie patrzy. Dobra, cała wstecz. Znaleźć inną pozycję. I tak. Te oddziały poproszę. To co wy tu nie strzelacie? Idioci. Ja pierniczę, co za durnie. Muszę, kurczę, samemu polikwidować wszystkich żołnierzy. Ile ich jeszcze będzie nasierało, to ja nie wiem. Oni po prostu obok nich przebiegają. To jakieś kurde żarty to są teraz. Został tylko kierowca. To jest naprawdę ryzykowne. Ja pierniczę, ten pocisk... Ten pocisk nic nie zrobił. Dobra, napraw to.
Muszę wezwać jeszcze jeden oddział, bo oni mi się tutaj przebijają. Jak? Nie mam pojęcia. Widzicie to? Oni po prostu przechodzą obok tych. Coś z tymi jednostkami się tutaj stało, że ja muszę wskazywać palcem tu. Do tych macie strzelać. Ale przynajmniej ich liczba się zdecydowanie zmniejszyła. Jest to duża korzyść dla mnie. Dobra, wycofać się. Ła, blisko było. Super, czyli on tego już nie naprawi. Nie mam mechanika. Potrzebuję kolejne auto z tym. Chyba, że mam kogoś z RPG. Tu nie. Też nie. Jest. A, nowy oddział. Aha. Kurczę. Faktycznie, jak to ktoś mi mówił, że teraz ten system jest zwalony i to bardzo. Ile razy on dostał z tego działa? 3 czy 4? Nie, ja chyba będę wracał po skończeniu kampanii i tak dalej do Man of War'a, bo jak to ma być pasek życia tutaj, to ja podziękuję. Właśnie ta gra dla mnie już umarła. W teorii zażądałbym zwrotu. Zwrotu pieniędzy, ale nie da się, Steam na to nie pozwoli. Ale może twórcy to jeszcze naprawią. Mam dużą nadzieję. Dobra, nie dysz tak, nie dysz, bo zadyszki dostaniesz. Fajnie to się buguje. Na przykład w taki sposób, że mi na chwilę celownik zniknął. Dobra, nie mam pojęcia, czy to uderzyło w niego. Nie, to chyba przed nim. To chyba rozwala się przed nim. Dobra, trzeba inaczej to wykombinować. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tak, granat. Poproszę smoka. Tutaj go rzuć. Może ten granat odwróci ich uwagę. Chociaż wątpię. W końcu! Tak se dla jaj falnąłem. Dobra, pozostaje tylko ten samochód. W tym przypadku muszę wezwać drugi samochód z działem bezodrzutowym. Przyda mi się kolejny oddział piechoty. Dopiero wtedy będzie można zacząć lepsze natarcie. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Może sobie tym pojadę od tej strony. O, ile tam mi stoi. Dobra. Nie dość, że murki mogę rozwalać, to jeszcze akurat dwóch zabiłem, z czego jeden miał RPG. Tylko szkoda, że niby tak dużo amunicji w tym mam, a tak szybko to jest wyszliwywane. Dobra.
No, takie... Przebijcie się z boku. Jak wygląda sytuacja, został jeden typ. Mam nadzieję, że nie zaminowali mostu. Dobra, wygląda bezpiecznie. A jak wygląda bezpiecznie, no to ten oddział idzie tu do przodu. Ten pomaszeruje w to miejsce. Ten przejdzie w to miejsce. Wy, moi drodzy, zaatakujecie w tym miejscu. A działo bez... Przepraszam. Dobra, co? Zamówiłem nie ten pojazd. No dobra, przyda się. Działo bezodrzutowe, poproszę. Ale ty masz RPG. No. Kolego, nie umiesz zejść na skróty. Bierz RPG. Za daleko jestem. Och, szlak. O, chyba mają moździerz. Bardzo niedobrze. Doskonale, rozwalony. Jeszcze tych chętnie bym poczystał. Jest moździerz, widzę go. Ale moździerz jest kuźwa za kamieniem. To działo bezodrzutowe dopiero jedzie. A ten się nie może już ruszyć. Gdzie tam? Tam jest to moździerz. Dobra. Oczyszczę szybko te okolice. I całkowita wstecz. Wracaj, kolego, do auta. Szybko. Dobra, wy macie tu zaatakować. Wasza grupa idzie w to miejsce. A... Dobra, nie wiem, jak to się tutaj oni rozdzielili. Ten oddział coś tutaj mi się nagle zaczął psuć. Wy idziecie tu. Wy idziecie w to miejsce. Eskorta jedzie za wami. Ktoś tam jeszcze akurat musi siedzieć. Kurza stopa, akurat reload. A, to by się amunicja skończyła. Akacza. Dobra, jesteśmy już w linii. I tak, szybko tu moździerz jest. To jest działo bezodrzutowe, za bardzo się nie przydało. Może tu się przyda do strzału moździerza. Chociaż odrobinę. High Explosive. O, to super, że macie takie coś. Tylko wielka szkoda, że te worki są takie twarde. Dobra, armor. Ha! Zdjęło! Zdjęło! Kolejny high explosive. Tutaj siedzą, ale dobra. Ajajaj. Nie trafiłem. No to jedynie tutaj wyczyszczę te murki. Ło, ten przeciwpancerny skutecznie likwiduje te murki. Bardzo skutecznie. Odłamkowy. Jak ten typ przeżył odłamkowy obok siebie, to ja nie wiem. No już, moi drodzy, to trochę trwa. No dobrze, to na razie w tym miejscu zakończymy. Na razie atak jest taki
pół się wbiłem, pół się nie wbiłem, pół raczej oni się wbili, to nieźle do przodu. Ale dobrze, zobaczymy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!